Jeden z najniższych samochodów, jakie możemy kupić w GTA. To znaczy, mamy jeszcze lowridery, prawda? No to nie jest taki lowrider troszeczkę, no nie? Taki wiejski lowrider trochę. Mamy tutaj pakę wielką, jest to pick-up. Możemy na niego coś sobie załadować. Nie no, nic nie możemy na niego w sumie załadować, to jest tylko tak dla wyglądu. Jego ciekawostką jest to, że jeśli go kupimy w multiku, w ogóle jeśli go gdziekolwiek kupimy, no w sumie to jest tylko samochód z multika, bo ja go testuję na singlu, no to on ma zainstalowaną pneumatykę. I to znaczy, że możemy go obniżyć. Ale tylko wtedy, kiedy się zatrzymujemy, bo jeśli ruszamy, zobaczcie, tak? Jeśli ruszamy, to on delikatnie się podnosi, jeśli się zatrzymujemy, to on delikatnie się obniża. Właściwie to nie jest takie delikatne obniżanie, on się dosłownie kładzie na ziemi. Ja tak sobie zastrzegam tylko jedną rzecz, że ten pojazd może mieć jakieś dodatkowe opcje na multiku do stuningowania. Ja tu stuję to na singlu, ja go tam stuninguję tylko w salonie tuningowym Los Santos Customs. Ale takie dodatkowe jakieś właściwości może też zyskać po tuningu czy po ulepszeniu w specjalnych warsztatach, więc tutaj możecie wszystkiego nie zobaczyć, a jedynie te opcje w Los Santos Customs, których ponoć jest bardzo dużo dla tego samochodu, więc jedziemy sobie. I no cóż, jeśli chodzi o wygląd i takie moje osobiste odczucia co do tego samochodu, fajnie wygląda. Teraz na starcie nie jest jakiś super szybki, ale też nie jest wolny z jego klasy, bo to jest klasa muscle car. Są wolniejsze samochody i brzmi bardzo fajnie. Wydechy mamy z tyłu, tak? Myślałem, że gdzieś tam z boku będą, bo w takich ciężarówkach czasami są z boku. No i jesteśmy w warsztacie, możemy sobie go... Tak, naprawimy go sobie najpierw. Zobaczcie, jaki buraczkowy, ostry kolor. I w warsztacie jest... No, właściwie za każdym razem, jak się zatrzymuje, to się obniża, tak? Teraz tak, hamulce, zainstalujemy sobie zderzaki. Tutaj mamy... Kurczę, sporo opcji jest. Wiedziałem, że tam mamy jakieś zderzaki, ale nie, że aż tyle opcji różnych. Także możemy sobie go dostosować na różne sposoby, różne kombinacje możemy sobie zrobić, bo tam były też tylne zderzaki i z tymi tylnymi możemy coś tam jeszcze pokombinować. Standardowy jest ten, ale jak zainstalujemy sobie na przykład taki, to samochód od przodu jeszcze bardziej będzie się wydawał, że jest obniżony. Ja nie wiem, czy ten przedni zderzak nawet nie dotyka ziemi w tym momencie. Pyk, dajmy sobie ten. Z tyłu możemy sobie usunąć tablicę rejestracyjną, to ciekawe. Rama. I tutaj mamy klatkę, wzmocniona skrzynia i wysoki stelaż ochronny. O. Dajmy sobie klatkę. Pyk, silnik, grille. Wow, a co to? Ej, patrzcie! Nie tylko zmienia nam się przedni grill, ale też wszystkie te elementy tutaj chromowane dookoła samochodu, nie? Odchromowany, kolor odchromowany, czyli możemy to sobie pomalować chyba na jakieś różne opcje, tak myślę. No dobra, dajmy sobie tak. Maska. Możemy sobie wymienić. No tutaj nie ma zaskoczenia, przeważnie do muscle carów możemy sobie zainstalować takie coś. Ja nie wiem. Mi to jakoś nic z tych rzeczy nie pasuje, zostawiłbym tak jak jest. Światełka. Możemy tutaj neony też zainstalować. Shit, możemy go zrobić na taką rdzę. O, warsztat Benego. Pyk. No są ciekawe... to jest fajne. Są fajne malowania do tego auta. Możemy sobie dać jakie płomienie. Ja bym sobie wybrał... To jest takie ciemne. A dajmy sobie to. Pyk. Tablica. No już tu tablicy nie mamy, więc nie ma co. Lakierowanie. Możemy dać wszystko w chromie, ale no, szkoda tych kształtów tego samochodu. Myślę, że będzie ciekawie wyglądał czarny, ale ponieważ jest noc, to nie będziemy go w nocy w ogóle widzieć. A tu chodzi o to, żeby go też trochę zaprezentować, prawda? Więc dajmy tak, matowe wykończenie. O, patrzcie, co tu się robi. Ho, ho, ho. Jak będzie cały biały, to będzie sprawił wrażenie naprawdę takiego super obniżonego. No nie, ale wtedy tak nie będzie to za bardzo pasować wizualnie. Fajne są te felgi, które, co tutaj są standardowo. Podobają mi się. Kolor wykończenia, czyli wnętrze w tym wypadku. Możemy sobie wymienić kolorek. I dach. Więc mamy tutaj powłokę na pakę. I cyk, i takie coś możemy sobie zainstalować. Nie wiem, czy to instalować. W sumie podoba mi się opcja taka otwarta paka. Zostawimy na razie. Spoiler. O, możemy sobie usunąć z tyłu to. Fajnie. Tą klapę nazwijmy to. Okay. Wow!
Spoko, możemy zrobić z tego taki jakby karawan? Nie podoba mi się to zdecydowanie. Wersja pick-up bardziej mi odpowiada. Spoiler z tyłu taki doczepiany, weź daj spokój. Ja bym to usunął. Dał takie coś. No zobaczymy, najwyżej sobie później tam pozmieniam jeszcze. Co? Jeszcze niższy może być? Przecież to jest... Jak? On już jest obniżony. Nie wierzę w to. Kurde, teraz on dopiero leży na glebie. Paki. No dobra, o, możemy sobie tutaj jeszcze zrobić inne paki. Zobaczcie, pyk, pyk, pyk. Tutaj powymieniać. O, podobało mi się tam jedno wykończenie. O, takie coś. Niech sobie zostanie. Turbo. Koła. No i właśnie te koła mi się podobają. Możemy sobie oczywiście wymienić na jakieś tam... Są fabryczne. Ej, to nie były fabryczne zainstalowane. No luksusowe tutaj na pewno nie będą pasować. Chociaż... Może takie coś? Chociaż, tak teraz patrzę, że tam były jedne takie, co mi się podobały. Chyba te, tak? Zobaczmy na razie te. Tu są... Z takich typowo maselkarowych. O, takie coś też jest fajne. Dobra, zostawimy. Kolor kół możemy sobie zmienić. Dajmy sobie cyk. Nie, zielone nie mogą być. No jak? Dajmy sobie taki szary ciemny może. O, coś takiego. Możemy sobie tutaj jeszcze projekty opon. Nie, to mi nie pasuje. Kuloodporny, dym, dajmy czarny. Okej, szyby limuzynowe. No i tyle. I teraz zastanawiam się właśnie, czy nie dać jednak tej tylnej klapy. Bo nawet tak, znaczy tak z tym to będzie pusto troszeczkę, nie? Więc spoiler, to chyba tu w spoilerach było. Możemy sobie dać jakiś delikatny spoilerek, malutki. Pyk, nie? Są jeszcze inne, jest taka buda, co nie podoba mi się ta cała buda. Okej, wyjeżdża. Ja pierdolę. Czekaj. Czemu się teraz on nie podnosi? Zahaczyłem o jakiś tam malutki podjazd. Czekaj. Jakby tu hydraulika teraz nie działała? Czy pneumatyka? Hydraulika może. Tak, działa nadal, ale on jest chyba mimo wszystko jeszcze bardziej obniżony. No, nieźle. Dobra. Nie mogę z tego, jak on się chowa. To jest niesamowite w sumie. Fajnie to wygląda. Mieliśmy już do czynienia z lowriderami, ale trzeba było je stuningować w salonie u Benego. Ten tuning był dość drogi, no nie? No i... Tak, a tutaj mamy na starcie już w tym samochodzie to zainstalowane. I możemy się tym bawić na zlotach. A wygląda niesamowicie. On się dosłownie kładzie na tej ziemi, prawda? No, sami, kurczę, zobaczcie jak to... Jeszcze mamy dodatkowo jakieś tam malowania do wyboru. Różne. No dobra, ale przejedźmy się tym samochodem troszeczkę. Zobaczymy jak się go prowadzi. No więc tak. Jeśli chodzi o zarzucanie, no to na pewno nie będziecie zadowoleni z dojazdu tym samochodem do... Z jednego punktu do drugi, ale... Kurde, to jest... Chyba dobry samochód do driftowania. Tutaj akurat mamy taki... Nie, ten tutaj będzie piaskowo. To musimy sobie znaleźć takie miejsce. Co się tu dzieje? Ach, ten singiel. Dobra, musimy sobie pojechać w jakieś takie miejsce. O, w sumie tutaj niedaleko mamy te wzgórza i tam będzie można trochę podriftować. No spróbujemy, no driftowanie w GTA jest i tak troszeczkę takie upośledzone. What? Co to było? Więc... Tak... No nic, ale popróbujmy. Popróbujmy, weźmy sobie dalszą kamerę. Właśnie, jeśli chodzi o wnętrze, to... No tu nie ma rewelacji, nie ma na co patrzeć w zasadzie, nie? Możemy sobie długie światła włączyć. I tutaj zaraz będą takie zakręty, na których... No, troszeczkę może się uda podliftować. No nie jest bardziej taki, że zarzuca za mocno tą dupą, więc z takiego chyba ładnego, prostego drifta nam się nie uda zrobić. Raczej coś w rodzaju power slide'a. Chyba raczej takie powolne drifty jednak. Gdzie on mieli tego kapcia. No nic, tutaj sobie kawałek podjedziemy. Najwyżej z tej góry spróbujemy coś tam podriftować. O, teraz coś zarzucił. Jest taki nadsterowny, wiecie? Ale takiego prostego drifta to... No coś tam zarzuca, ale... No nie jest tak przyjemnie nim driftować chyba. Tampa driftująca była fajna do takich rzeczy. Tutaj to... Niestety, jak się tapuje ręczny, to... Jest tak...
Tak sobie. Znaczy, oczywiście można, nie? Coś tam popróbować. No ale nie jest to takie przyjemne jak w innych samochodach. A tutaj będziemy mieli jakieś fajne zakręty, popatrzmy sobie. Wyprzedzamy Lamborghini. Tak. Nie jest jakiś specjalnie wolny po tuningu, naprawdę żwawy. Z tym prowadzeniem tylko jest tak średnio. No, na pewno będziecie się wściekać, jak będziecie chcieli gdzieś skądś szybko wyjechać, a on będzie mielił kapcie na początku, tak? O, tutaj jaki fajny zakrętas do driftów, nie? Dałoby się nim to coś polatać. Spróbujmy tutaj właśnie w tym miejscu. Tu mamy taki fajny zakręt. Zobaczymy, czy uda mi się zrobić. Raczej powiedziałbym, że jest to samochód do driftu niż do... niż do takiej normalnej jazdy po prostej linii. Bo jest taki strasznie nadsterowny, wiecie? I czasami właśnie może łatwo nam dupę zarzucić. Podejrzewam, że podczas jazdy po mieście byłoby ciężko. W dodatku jest to auto bardzo niskie i jak będziemy chcieli pokonywać nim tereny, no to będzie słabo. Raczej jest to samochód, który weźmiemy sobie na jakiś zlocik, na jakiś pokaz czy coś, niż po to, żeby się przemieszczać szybko z punktu A do punktu B w GTA. No ale i tak bardzo ciekawe autko, czy warte swojej ceny, no to każdy z was musi zdecydować, bo tutaj głównie chodzi o wygląd niż o jego jakieś tam osiągi, tak? Tutaj spróbujmy jeszcze przejechać kawałek przez miasto. Staram się wam to... hamulców nie ma. Serio, nie ma hamulców. Ciężko hamować tym autem. Próbowałem tutaj, hamulce są ulepszone już na maksa. Tak. Pamiętam, jak testowałem kiedyś Tempestę i tak mi się już nawet na tych testach fajnie nią jeździła. Teraz mam takie niektóre te samochody i są do niczego po prostu w prowadzeniu. Ten jest ciężki i od razu widzicie, że jeżdżę nim dużo gorzej. A trochę jeżdżę tym GTA. Głównie jeżdżę samochodami. I muszę wam powiedzieć, że jest nie za ciekawie. Przede wszystkim też hamulce są bardzo słabe. Nie spodziewałem się, że może być aż tak źle, no ale wiecie, no tu chodzi o wygląd głównie, nie? Podjeżdżamy sobie na zlot, nie musimy tym samochodem wcale szybko jeździć, jak jedziemy na zlot. Jedziemy sobie powolutku, cyk, powiedzmy, że tutaj jest zlot, o w tym miejscu. Zajeżdżamy sobie, jest parking, cyk, parkujemy się. Nie? I już, i robi glebę. Pyk. Trochę go porysowałem, no ale rozumiecie kontekst, no nie? I sobie wychodzimy pięknie. I zobaczcie, jaka to jest gleba totalna. No ja nie mogę. On tu naprawdę chyba leży tym podwoziem na ziemi. Piszcie, co o nim myślicie. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.